Hej, 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 tu Glitch i witam was w kolejnym odcinku z MSP. Wiecie, ostatnio przeglądałem sobie moje prywatne filmy i trafiłem na pewien ciekawy film, o którym w ogóle całkowicie zapomniałem. Kiedy zaczynałem nagrywać MSP, to mega wzorowałem się na YouTubie angielskim. I na YouTubie angielskim były filmy, i w sumie są wciąż filmy, które czasami niezbyt chciało się przyjąć w Polsce, a ja próbowałem je troszkę przenieść. Bo szczerze, społeczność angielskiego YouTube'a MSP i polskiego YouTube'a MSP jest zupełnie różna, tak samo gracze MSP też są różni. Ale znalazłem taki filmik. Jest to właśnie ten film. Jest on niepubliczny, więc go raczej nie zobaczycie. I dzięki Bogu, tak podejrzewam. Wzorowałem się tutaj na filmiku... Aha. I nie napisałem, czyli to jest filmik nawet. Znaczy w sumie... Okej, dobra, jest tego pełno. W skrócie starałem się przedstawić to, ja bym zmienił MSP, gdybym to ja nim zarządzał. I jestem ciekaw, co tak bardzo chciał zmienić 16-letni Glitch. Dla przypomnienia, aktualnie mam 18 lat. Jestem w ogóle ciekaw, czy moje pomysły na MSP się zmieniły, czy są takie same. Więc zacznijmy ten kabarecik. Hello, bitches. Co to było? Przygotowałem filmik, w którym opowiem wam, co bym dodał lub zmienił na MSP, gdybym to ja nim zarządzał. A więc, no, zapraszam. Tak. Pierwszą rzeczą, którą bym zmienił, a raczej dodał, to dodawanie własnej muzyki do filmów. Pewnie wiecie, że muzyka na MSP do tworzenia filmów jest różnej jakości i nie zawsze możemy znaleźć taką odpowiednią. Czy wy słyszycie to, jaki byłem nieśmiały? W ogóle... Taki fun fact, ja wtedy nie miałem mikrofonu, nagrywałem wszystko telefonem. Nawet w gameplayach nagrywałem telefonem i o matko. I co do samego pomysłu, to istnieje takie coś jak prawa autorskie. Więc ten pomysł by nie przeszedł i... Gdyby można było dodawać własną muzykę, to byłoby dość fajne. Kolejną rzeczą, którą bym dodał, to byłoby dodawanie zdjęć do projektów Design Studio, ponieważ naklejki, no, są takie... średnie, a... ubrania ze zdjęciami, na przykład masz zdjęcie, kurczę, nie wiem, siebie, to sobie wkleisz to na koszulkę i jesteś happy, bo masz to na koszulce. Nie mogę słuchać samego siebie, naprawdę. Serio, ja... Ugh. Czy pomysł ze zdjęciami do ubrań w Design Studio jest dobry? Myślę, że nawet tak. Aczkolwiek podejrzewam, że gdyby taka funkcja była, to już każda osoba z fanpage'em na Instagramie o mnie miałaby taki bluzek 1000 na MSP. Więc w sumie może lepiej, że tego nie ma. Część się tak bardzo. No, trzecią rzeczą, którą bym dodał na MSP, byłby szczęśliwy numerek. Polegałoby to na tym, że każda osoba, która się zaloguje, miałaby każdego dnia inny numerek. Na przykład loguje się na MSP i twój numerek to 1600. 1900. Osoba z polskiego serwera o numerze 1600 mogłaby wygrać dodatkowe losowanie kołem lub 1000 fejmu albo diamenty. Okej, ten pomysł może wydawać się troszkę niedopracowany, ale w sumie jest to dobry pomysł. Zaskoczyłem samego siebie, że miałem taki pomysł. Rzeczą, chyba tak, czwartą, byłoby przywrócenie dodawania filmików do artbooków, ponieważ to była fajna opcja i nie wiem, czemu to usunęli, serio. W sumie racja, ale wciąż pamiętam ten moment, kiedy wchodzisz do artbooka, a tam znikąd gra muzyka i masz takie what the fuck. Do tej pory jestem ciekawy, czemu ta funkcja zniknęła. Wątpię, żeby to było przez prawa autorskie do YouTube'a, ponieważ MSP wciąż ma opcję YouTube'a, ale nie ma jej w artbookach. Jeśli wiecie, czemu to usunęli, to piszcie w komentarzach, okej? Okay? Teraz chyba będzie piąta funkcja. Dodał na MSP. Byłoby przesyłanie sobie zwierzaków, no bo wiecie, są wymiany unikatami, więc można byłoby robić też wymiany zwierzakami. To miałoby sens, gdyby nie to, że... Moderacja dodała połowę zwierzaków z VIP-a do sklepu. ...ze starego MSP i to byłoby akurat fajne. Szóstą rzeczą, którą... Have you ever had a dream? ...tworzenie motywów z innymi krajami i z ich świętami. Na przykład na MSP często pojawia się motyw 4 lipca. Jest to amerykańskie święto niepodległości. A czemu by nie dojść coś takiego na MSP z polskim? Bo przepraszam bardzo, czy Polska jest gorsza? No w sumie jest. Szukujemy się Polska. To Polska to jest Polska, no. Polaki, cebulaki. Polaki, cebulaki!
jakiś nie... W tym momencie się ze sobą zgadzam, ale i też nie zgadzam. Bo jeśli MSP chciałoby się przypodobać każdemu kraju, to byłoby to mega ciężkie do wykonania. Szóstą rzeczą, którą bym dodał, a raczej przewrócił, byłoby przewrócenie roślinek. Chodzi mi tu głównie o to, że nie każdy lubi zwierzęta, ale lubi rośliny, więc nie chcesz mieć raka, to możesz sobie mieć roślinkę, no i... Biorąc pod uwagę to, że ja nie karmię swoich zwierzaków na MSP i pewnie mało kto to robi, to ta roślinka by zdechła po tygodniu. Nawet nie po tygodniu, po dwóch dniach. Siódmą i ostatnią rzeczą, którą bym zmienił. Jezu, ale ja bym agresywny. Byłoby to cena zwierzaków. No bo nie oszukujmy się. No, zwierzaki na MSP potrafią być dość drogie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. W tym momencie miał być przester, gdzie krzyczę, ale biorąc pod uwagę to, ile razy wasze uszy już ucierpiały nie słysząc nawet w 100% mojego śpiewu, to wam to odpuszczę i przejdę do zakończenia. Okej, myślę, że w tym filmiku raczej będzie tyle. Dziękuję za obejrzenie. Nie wiem jak was, ale mnie troszkę złapał cringe. Nie wiem jak ja mogłem tak montować i tak nagrywać filmiki z taką jakością. Chociaż jestem pewny, że to samo powiem za 2 lata następne, kiedy zobaczę ten filmik, więc... Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie i za prezenty. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale w środę. Zapraszam was na moje social media. Wszystkie moje social media macie w opisie, ale szczególnie zapraszam was na mojego Instagrama. Macie go teraz na ekranie. Co? Ekranie. No i dziękuję za obejrzenie. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. Do niczego nie zmuszam. Na razie. Cześć, pa, pa. Elo!